Hejka, z tej strony Samuel i ja mam taką troszeczkę dziwną nowość. Ja kupiłem sobie ukulele. Nie wiem, jak to będzie w polsku, ale w każdym razie. Tada! Ona jest bardzo fajna, ona mi się bardzo podoba. Ona tylko nią, tylko świetna, taka fajna. Uwielbiam ją naprawdę. Ona jest po prostu cudowna i... O, ja tak chcę na niej grać, tak się... Więc ja tak fajnie grać, nie? Ale niestety nie za bardzo umiem, czyli ja tak naprawdę nigdy w życiu nie trzymałem coś podobnego w rękach więcej niż może 30 sekund, kiedy u mojego kolegi lub koleżanki nie było coś podobnego, to po prostu nikt nie chciał mi dawać tak naprawdę grać, bo mu się bujał, że ja to jakimś cudem zepsuję, możliwe, więc teraz ja spróbuję coś zagrać, nie? I więc ja wiem, że to będzie zajebiście, także niepotrzebna mi dziękowość za takie koncerty, ale w każdym razie nie ma za co. Dobra, spróbuję coś, to ja sam nauczyłem się, więc nie chcę oglądać różne tam poradniki, jak grać na tej ukulele, chcę tak naprawdę sam wszystkiego się dowiedzieć i będzie to długo, trudno, ale w końcu może kiedyś nauczy się grać fajnie, więc Dawajcie spróbujemy, tak. Tak, co można takiego, tak na przykład. Tada! Easy peasy, nie ma za co. Dziękuję, bardzo dziękuję. No, było fajnie, wiem, że było fajnie. Dobra, nieważne. W każdym razie, ona jest zajebista i ja nie żałuję, że kupiłem ją. Będzie trudno z jedzonkiem, ale w każdym razie mam to i bardzo mi to cieszy, bo w jakiejś wolnej chwili mogę sobie grać, uczyć się i ja myślę, że to będzie tylko fajną ciekawostką w moim życiu, nie, że kiedy, nie wiem, nie będę miał co robić, to ja będę sobie grał, jakoś się rozwijał w tym planie, więc na tym raczej skończymy, nie, na tym ukulele, ona jest naprawdę fajniutka i mam nadzieję, że kiedyś się nauczę fajnie grać i coś wam zagram. Obowiązkowo to coś będzie, ale w przyszłości, więc a co jeszcze tak naprawdę nowego? A ja znalazłem pracę, będę miał pracę, pracę będę miał w Lublinie, w takim, jak to powiedzieć, takim centrum Olimp, jakoś tak się nazywa, i tam będzie takie stoisko dla dzieci. Tam będzie bardzo wielkie, takie wszystko w Lego, będzie bardzo dużo klocków z Lego i ja będę tam pracować jako animator, czyli będę się bawił z tymi dziećmi. O, to jest po prostu marzenie dla pedofilu, ja taki szczęśliwy jestem, kurde. A ja by bardzo chciał nagrać to na jakiś, nie wiem, nagrać jakiś odcinek z tego, nie? Ale niestety, no, nie mam żadnej kamerki i komórki, nie? Więc jeżeli tam będą ktoś, kto będzie to nagrał, to ja poproszę o niego ten materiał, nie? Który tam będzie i ja to nagram, czyli zmontuję u siebie na komputerze i wyślę to na YouTube. Ja mam nadzieję, że wam to się spodoba. Ja nie jestem pewny, czy to tak będzie, ale w każdym razie ja by chciał i nawet by kogoś poprosił, jeżeli będzie u kogoś tam komórka, to ja to nagram i żeby wam pokazać chociażby, jak to będzie wyglądało. Ja tam będę pracować, nie wiem, ile, może z paru dni, ale chociażby coś, nie? A potem będę iść na jakąś inną pracę, więc jakoś tak. No i może trzecia jakaś nowość będzie o tym, że tak naprawdę coś trudno z tymi streamami, jeżeli chodzi o streama, tak? Czyli z live'ami, nie? Po prostu, nie wiem, kiedy puszczę tego live'a, coś nie uczułem tego, że wam się tak naprawdę to już jest ciekawe. Tak myślę, że wy już znudziły się na moich live'ach, więc tak naprawdę bez sensu ich robić, bo oglądam może od siebie 2-3 człowieka. Tak rozumiem, że trzeba robić live, bo ktoś tam cię ogląda, 2-3 człowieka. No tak, w sumie W sumie tak ma być, tak? No ale tak naprawdę nie chce się mnie tak dużo, nie nalają, tak zazwyczaj tam trwa, nie wiem, 3-4 godziny i tak naprawdę to nie ma sensu, że wygląda się człowieka, więc zagrywamy teraz, na dany moment będzie koniec i będę robił więcej odcinków, a tym bardziej będę miał pracę i pracę z live'ami to nie za bardzo, jakoś tak. Dobra, to ten temat już kończył i wszystkiego najlepszego, pa pa!